Cześć, witam Was w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Sir Psycho, co do suplementowania. Zastanawia mnie suplementacja kreatyny, która zatrzymuje wodę w mięśniach. Jak to się ma do keto, low carb? Jakieś za i przeciw? Moim zdaniem kreatynę, szczególnie jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie i trenujemy, warto suplementować. Kreatyna tak naprawdę, to co ona robi, to ona pomaga naszym mięśniom przechowywać więcej ATP, czyli tych cząsteczek energii, które no, mogą być wykorzystywane właśnie również podczas wysiłku fizycznego. I napisałeś tutaj o wodzie w mięśniach. Przypuszczam, że chodziło Ci o to, że ona właśnie pozwala syntetyzować i utrzymywać glikogen w naszych mięśniach. A tak jak wiemy, no jeżeli jesteśmy na keto, to ten glikogen jest mocno uszczuplony. Teoretycznie jest glukoneogeneza i nasz organizm potrafi sobie ten glikogen odbudowywać, ale rzeczywiście osoby, które odczuwają jakby większe zmęczenie podczas treningów na keto, warto, aby znalazły właśnie takie metody, które pomogą im ten glikogen odbudowywać, jeżeli czujemy taką potrzebę, bo tak jak mówię, to też zależy od rodzaju treningu i zależy od stopnia naszej adaptacji, od tego, jak organizm zachowuje się właśnie podczas tego treningu, czy przed, czy po treningu. Natomiast może to być rzeczywiście pomocne, dlatego że kreatyna jakby wspomaga nasz ten system takich rezerw potreningowych odbudowujących. Tym samym jest to dobra metoda, ponieważ jakby możemy ją właśnie wykorzystać, jeżeli jesteśmy na keto, czyli jeżeli tego glikogenu ogólnie nie mamy tak dużo, no bo glikogen, czym jest glikogen? Są to zapasy glukozy, zapasy energii w postaci glukozy w naszym organizmie, są, to jest właśnie przechowywane w formie glikogenu, czy to w naszych mięśniach, czy też w naszej wątrobie, więc uważam, że jakby suplementacja kreatyną jak najbardziej ma swoje zastosowanie i jeżeli trenujemy, to będzie na plus. Teraz pytanie od Justyny. Jakie polecasz wspomaganie na keto po złamaniu nogi? Jakieś suplementy, zwiększyć ilość jakichś konkretnych produktów, jakieś unikać na wspomaganie wzrostu kości, chrząstki, ścięgnie, złamanie dość ciężkie z operacją, długi czas rehabilitacji, już jestem po zdjęciu gipsu w trakcie rehabilitacji. Biorę aktualnie kolagen Solvaps i Biketo, suplementuję D3, wapń, elektrolity. Bardzo proszę o odpowiedź na ten temat. Dla mnie bardzo ważny. Z góry dziękuję. I słuchajcie, tutaj Sławek, który nieraz się nam udziela w komentarzach, po prostu Justynie wystosował całą listę rzeczy, które może zrobić. I ja tak naprawdę mogłabym się tylko pod tym podpisać, bo Sławek za mnie odrobił robotę i mi się to mega podoba. Ale żeby Sławka tutaj uhonorować, to też Wam właśnie przedstawię, co Sławek Justynie polecił, bo naprawdę bardzo trafne są te Sławka uwagi. Tylko troszeczkę to skrócę. Jak ktoś chce, to pewnie sobie to znajdzie, a Justyna na pewno dostała powiadomienie, że Sławek na jej komentarz odpowiedział. Przeciwzapalnie Sławek polecił kurkuminę z piperyną w kapsułkach albo mieszanie kurkumy z pieprzem 3:1 i napisał, że to jest paskudne. Natomiast to prawda, może to nie jest bardzo, bardzo pyszne, natomiast kurkumina z piperyną świetnie właśnie działa. Piperyna wzmaga działanie tej kurkuminy. Ja też stosuję z Dr. Ans, chyba jest taka bardzo fajna właśnie kurkumina już w proszku i są też takie kapsułki właśnie połączenie, możecie sobie poszukać na internecie, nie pamiętam teraz nazwy firmy, ale właśnie połączenie już w takiej tableteczce fajnej właśnie tych wszystkich przeciwzapalnych rzeczy, tam jest i kurkumina i jest, na pewno jest pieprz i nie wiem, czy też nie ma jakiegoś imbiru, w każdym razie po prostu taka masa właśnie przeciwzapalnych rzeczy i to ja zatykałam nos, ale powiem szczerze, że nawet jak to tak sobie rozcieńczymy w wodzie, to jest to naprawdę do przepicia. A jest to taki fajny shot właśnie energetyczny, także to jest bardzo fajna sprawa. Sławek też wspomniał o MSM, o siarce i tutaj jak najbardziej również polecam suplementację MSM. Buduje kolagen, wbudowuje w kości. Sławek tutaj po prostu wszystko pięknie opisał. Sławek też poleca bor w pastylkach albo wodę borową, dwa razy mała płaska łyżeczka wody dziennie, nie więcej.
lepiej. Też pod kątem właśnie umiejscowienia tego wapnia. I czy Sławek wspomniał o witaminie C? Jestem ciekawa. Tak, Sławek napisał o askorbinianie sodu na pół z kwasem askorbinowym, dwie formy witaminy C. Ja szczerze mówiąc polecam właśnie duże dawki witaminy C, natomiast no, wiele badań pokazuje, że witamina C z naturalnych źródeł typu na przykład z róży, z aceroli jest lepiej przyswajalna przez nasz organizm, więc tutaj też możesz sobie wybrać jaki rodzaj tej witaminy C rzeczywiście chcesz suplementować, bo syntetyczna witamina w niektórych badaniach wypada jakby no, gorzej pod kątem właśnie tej aktywności w naszym organizmie i tego przyswajania jej działania. Natomiast jeszcze Sławek polecił witaminy D3 z K2, zdecydowanie to połączenie jest istotne, szczególnie jak bierzemy większe dawki witaminy D3, to przynajmniej 100, może 200 mikrogramów witaminy K2, MK7 do tego dołączamy. Sławek polecił Ci też witaminy z grupy B, jak tutaj jak najbardziej też się pod tym podpisuje. I Sławek wymienił jaja, ryby, baraninę, galarety, brokuły, olej lniany, oliwa z oliwek, wszystko gęsto odżywczo. Tak jest. Gęsto odżywczo produkty. Staramy się właśnie, żeby jeść przeciwzapalnie. No i jak się pytasz, Justyna, co ograniczyć, no to po prostu właśnie jakieś takie przetworzone jedzenie raczej staramy się ograniczyć. I dużą ilość kwasów omega-6, czyli tych prozapalnych, tutaj właśnie wymienił olej rzepakowy. Chociaż on akurat nie ma tak dużo kwasów omega-6, to tu jest akurat jeszcze inny problem raczej produkcji tego rzepaku. Natomiast no, prozapalne rzeczy ograniczamy i ja bym tutaj dodała jeszcze właśnie suplementację kwasami omega-3, które są mega ważne właśnie pod kątem przeciwzapalnym, żeby wyrównać tą różnicę kwasów omega-6 do omega-3 w naszym organizmie. I tu polecam oprócz jakichś tam, nie wiem, jedzenia ryb, nasion chia i tak dalej, to polecam jednak suplementację. Uważam, że jest to jeden z ważniejszych suplementów. Najlepiej w formie estrów, wtedy najlepiej po prostu są najbardziej stabilne i no i wpłynie, tak? Te kwasy omega-3, także to polecam. Jeszcze jakby tutaj Sławek wspomniał o wapniu. Ja nie polecam też suplementacji wapnia samego w sobie, ale właśnie dieta bogata w wapń. Bardzo bogate w wapń są sardynki. Bogate w wapń z takich źródeł roślinnych jest chociażby szpinak albo też nabiał. Jeżeli dobrze tolerujesz, typu jogurt, kefir, to też można włączyć i na pewno magnez też będzie istotny. Czyli suplementacja plus jakieś awokado, jeżeli możesz, to na przykład migdały też są dobrym źródłem wapnia, czy no nie wiem, wołowina, nasiona chia i tak dalej, i tak dalej. I też niektóre badania pokazują, że warto suplementować cynk, ponieważ on też, było takie badanie, nie będę Wam teraz wszystkiego przytaczać, ale właśnie pokazano, że osoby suplementujące cynk po złamaniu miały dużo większy progres jakby wzrostu niż osoby bez tej suplementacji. Także tutaj też z pożywienia, czyli na przykład no właśnie jakaś wołowina, czy w ogóle mięso, ale to wszystko, co jest rzeczywiście wypasane na trawach, czy nasiona o. Pestki dyni mają też sporo cynku, czy właśnie nasiona chia, siemię lniane, ale też ja bym tutaj jakieś 50 mg cynku zasuplementowała. No ale tak czy inaczej, Justynko, życzę Ci powrotu do zdrowia szybkiego i dziękuję Wam. W tym wypadku teraz Sławkowi za to, że też się tak fajnie udzielacie i po prostu razem, nawet bez mojego udziału nieraz się konsultujecie i sobie pomagacie. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem od Sebastiana. Witam, jestem po złamaniu kręgosłupa, znowu złamanie, ale macie pecha. Leczę się u diabetyka i hepatologa i cały czas wymawiają mi, że jak się nie ruszam, to muszę jeść węglowodany, żeby mieć siłę. Teraz powiedzieli, że wyniki dobre, rozumiem, że byłeś na keto. Co Pan robił? I tutaj znowu ja rozumiem, że powiedziałeś im, że jesteś na keto. To stwierdzili, że pogarszam swoje zdrowie i hepatolog powiedział, że jak będę się tak dalej prowadził, to za 5 lat umrę. I tu znowu był komentarz od Agnieszki. Mnie diabetolog powiedział, że dieta ketogeniczna niszczy jelita, insulinę na czas 46 na 4,5. Brawo, Agnieszka. Nie wspomnę o mega dobrych wynikach cholesterolu, glukozy na czczo krwi i zniknięciu objawów IMO, czyli przerostu bakteryjnego, metanowego. Jedyny kłopot to dwukrotnie przekroczona witamina B12. Podejrzewam, że może od mleka roślinnego, jest taka możliwość, bo wszystkie wzbogacone są o nią, robią je dla wegan, nie dla przeciętnego człowieka. Ja zaczęłam keto z kilkutygodniową przerwą 3 lata temu po kolejnym uziemieniu z powodu dyskopatii. Gdyby dieta keto była szkodliwa i śmiertelna, to ludzie leczeni na padaczkę lekoomporną padaliby jak muchy i mówiłoby się o tym głośno. Ja taki argument mam dla każdego. Dobra, nie będę kończyć tego zdania, bo się ktoś może poczuć urażony. Natomiast, no moi drodzy,
sami jakby tutaj przedstawiliście jakieś swoje historie i frustracje i one mi nie są obce, bo nieraz o tym piszecie i osoby, które się do mnie zgłaszają, też nieraz mówią, że no jakby ciężko jest im uzyskać jakąś konkretną poradę u lekarza. Nie jest tak zawsze i ja bym nie chciała, żebyśmy tutaj po prostu wieszali koty, czy jak to się tam mówi, na służbie zdrowia, bo myślę, że jest wielu naprawdę bardzo dobrych specjalistów i lekarze ratują nasze życie. I tutaj chapeau bas, nieraz pracują na dyżurach w nocy i tak dalej, i ktoś nad nami czuwa. Natomiast no, rzeczywiście wiele osób po prostu, po pierwsze, wypowiada jakieś zasłyszane historie, nie dokształcając się i nie będąc w swojej jakby specjalizacji, bo w ogóle powiedzenie, Sebastian, jakby lekarz powiedział, że za 5 lat umrzesz, jak tak się będziesz dalej prowadził, to w ogóle uważam, że jest mega nieprofesjonalne i nie powinno się w ten sposób postępować. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że nie, jakby lekarze na studiach, to już też nieraz o tym rozmawialiśmy, nie uczą się zbyt wiele z dietoterapii. I fajnie byłoby, gdybyśmy nam się udało w tym systemie połączyć po prostu te dwie dziedziny. I nieraz tak się dzieje, bo na przykład, nie wiem, dietetycy kliniczni pracują w szpitalach, ale wciąż przy takich mniej drastycznych, powiedziałabym, przypadkach, no to tej współpracy nie ma i ktoś ewentualnie idzie prywatnie właśnie do dietetyka i jakby próbuje tutaj coś zdziałać, jeżeli ten system leczenia standardowy zawodzi. Natomiast no jakby też nie oszukujmy się. Ja muszę sobie w moim kalendarzu wyznaczyć czas na to, żeby się edukować, szkolić i po prostu pomagać Wam coraz lepiej. Jeżeli lekarz po prostu od rana do wieczora tylko przyjmuje pacjentów, to przepisuje ciągle to samo, czego się nauczył na studiach, na przykład 20 lat temu, no i się po prostu nie edukuje. Ale to już jest, myślę, kwestia odpowiedzialności i jakiejś tam no potrzeby każdego z nas w każdym zawodzie, nie dotyczy to też lekarzy, no ale na pewno jest to przykre, że macie takie informacje. Natomiast mam nadzieję, że ktoś tutaj napisze teraz w komentarzach pod tym naszym dzisiejszym filmem o swoich dobrych doświadczeniach ze służbą zdrowia, z lekarzami, bo też już kilka razy mi się zdarzyło, że właśnie ktoś, czy nawet mam znajomych lekarzy, którzy nawet są moimi podopiecznymi, więc na pewno też nie możemy tak stygmatyzować i bardzo Was proszę teraz o jakieś pozytywne komentarze. Mam nadzieję, że są osoby, które też coś dobrego od lekarza na temat keto usłyszały, także koniecznie piszcie w komentarzach. Dobra, lecimy dalej. Nessa. Dzień dobry, Pani Joanno. Co robić w przypadku, kiedy mam zdiagnozowaną insulinooporność oraz Hashimoto? Doświadczam w ostatnim czasie hipoglikemii reaktywnej kilka godzin po posiłku. Czuję przede wszystkim nagłe osłabienie, zalewanie zimnymi potami oraz uciążliwe drżenie mięśni, zwłaszcza rąk, przy glukozie na poziomie 85-90 mg. No to jeszcze nie tak nisko. Czy dieta low carb bądź keto będzie dla mnie jedyną drogą do powrotu do zdrowia? Nessa, to ostatnie Twoje pytanie mnie trochę zastanawia. Bo mam wrażenie, że jak się pytamy, czy coś jest jedyną drogą do powrotu do zdrowia, to znaczy, że bardzo tego robić nie chcemy. Więc jeżeli miałabyś to robić wbrew sobie, to myślę, że nie ma sensu. Natomiast jeżeli jesteś na to otwarta i chcesz spróbować, to moim zdaniem warto, bo tak naprawdę przy insulinooporności, przy Hashimoto, żywienie ketogeniczne przynosi naprawdę dobre rezultaty i widzę to chociażby w moim gabinecie dietetycznym. A dodatkowa sprawa, hipoglikemia reaktywna, no w systemie konwencjonalnym jest liczona tak, że po prostu sobie dostarczamy co chwilę tych cukrów prostych, żeby jak mamy spadek, to sobie to znowu podnieść. Natomiast to jest droga donikąd, a raczej bym powiedziała droga w dół, bo chcemy poprawić sytuację, dostarczając sobie coś, co tą złą sytuację spowodowało, bo to tak naprawdę jakby no wśród przyczyn hipoglikemii, jeżeli jakby zrozumiemy to, jak działa nasza gospodarka cukrowa, to największy problem jest z tym, no, że właśnie jest skok i później spadek. I tak naprawdę jedzenie tych cukrów prostych, który daje nam skok, później w efekcie końcowym u właśnie osób, które mają ten problem z gospodarką cukrową, sprawia, że ten cukier idzie w dół, w takim dużym uproszczeniu. Dlatego znowu dawanie sobie czegoś, co sprawi, że Ci pójdzie w górę, a później za chwilę w dół, no nie jest rozwiązaniem, tylko takim błędnym kołem. To tak jak po prostu taki chomiczek wpuszczony w kołowrotek i on tak biegnie i się nie może zatrzymać. No jeżeli się dobrze przy tym czuję, to super, ale jeżeli się źle czujesz, to dobrze by było znaleźć sobie po prostu jakąś inną drogę i spróbować czegoś nowego i nie bać się tych zmian. Ja wiem, że one czasami przerażają, ale myślę, że jakby warto. No, ale tu może też jest ktoś wśród Was, kto też miał takie doświadczenia i może trochę Nessie dodać otuchy. Także piszcie.
Szef Jarzyna, to już jest ostatnie pytanie na dziś. Gdzie znajdę badanie na temat adaptacji do ketozy, że miesiąc nie można na redukcji z 5% i po miesiącu 10% węgli, ketobiblia i YouTube z Facebookiem mnie nie przekonuje, czemu po prostu nie mogę zaniżyć węgli do 50 g na dobę, to co, nie wejdę tak w ketozę? Badania mówią, nie spożywasz węgli, korzystasz z ketonów, człowiek bez adaptacji genetycznie jest przystosowany do korzystania z ketonów lub glukozy na zmianę i to natychmiast. Gdzie znajdę, że muszę mieć adaptację i nie mogę od razu redukować na jazdu w spisie ketogenicznym? Pozdrawiam serdecznie. Szefie, jakby tak skracając i podsumowując Twoje pytanie i Twoją wypowiedź, rozumiem, że chodzi Ci o to, czy możesz nie przechodzić na tylko 5 gramów węglowodanów czy 10, czyli być na tym standardowym ketoadaptacyjnym makro, gdzie powiedzmy mamy, jak się mówi, nieraz do 20 gramów węglowodanów, tylko czemu nie możesz wejść na zredukować węglowodany do 50 gramów i wejść w ketozę. Więc możesz to zrobić i tak naprawdę te 5% czy te 20 gramów to jest umowna wartość. I ja też to nieraz mówiłam. To jest jakby nigdzie nie ma badań, żadnych takich konkretnych, w których jest powiedziane tak, ketoadaptacja to jest 20 gramów węglowodanów netto. Nie ma takich badań, więc Ci ich nie przytoczę. To są pewne umowne założenia, które sprawdzają się u większości osób. Natomiast i ja też się do nich stosuję, szczególnie u osób, które mają problemy z gospodarką cukrową. Czyli jeżeli ktoś już ma problem, bo na przykład jest insulinooporność, no nie oszukujmy się, 90% moich podopiecznych ma insulinooporność, bo jakby już z tym problemem do mnie osoby trafiają, bo wtedy zaczynają szukać pomocy. Więc jeżeli ktoś ma insulinooporność, to raczej przy 50 gramach węglowodanów na dobę, jeżeli nie jest jakoś bardzo aktywny fizycznie, ciężko mu będzie w tą ketozę wejść. Natomiast zakładając, że nie masz żadnych problemów z cukrem, możesz jeść 50 gramów węglowodanów na dobę i w tą ketozę wejść. Niektórzy wchodzą w ketozę nawet jedząc 100 gramów węglowodanów i na przykład robiąc intermittent fasting, czyli postokresowy. Także tutaj nie ma takich jednoznacznych badań, natomiast są to jakieś uogólnienia, są to jakieś standardy, które sprawdzają się na większości osób, a nie ukrywajmy, większość osób obecnie ma problem z gospodarką cukrową. Dlatego takie są te zalecenia. Jakby adaptacja nie równa się 20 gramów węgli. Adaptacja to jest jakby pojęcie, które pokazuje, że Ty przechodzisz ten proces, w którym potrafisz korzystać zarówno z ciał ketonowych, jak i z glukozy. My genetycznie, my właśnie jako ludzie jesteśmy już zaadaptowani od dziecka, natomiast nieraz tą elastyczność metaboliczną, która jest związana z adaptacją, tracimy. Więc jeżeli ją stracimy, to żeby ją odzyskać, to trzeba się trochę bardziej postarać. Natomiast jeżeli chcesz, ja nie widzę przeszkód, spróbuj po prostu jeść około 50 gramów węgli albo wyrzuć po prostu ze swojego żywienia te wszystkie takie stricte węglowodanowe produkty, jedz sobie warzyw po prostu opór, do tego dobre tłuszcze, wiadomo białko i być może będziesz w ketozie i będziesz się świetnie czuł, a też nie musisz być w ketozie, żeby się świetnie czuć i to też jest kolejna sprawa, o której chcę, żebyście pamiętali. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj, mam tu kolejną wielką porcję pytań od Was, także widzimy się, mam nadzieję, za tydzień, najpóźniej za dwa. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia, cześć!